Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie będziemy rozmawiać z kolegą Krzysztofem, ale teraz nam tutaj jeszcze też towarzyszy kolega z oddziału tej kolegi Krzysztofa. Z oddziału, jeszcze przypomnijmy, Ząbkowice Śląskie, oddział numerze 0355. A kolega się nazywa? Janusz Wytyk. To jesteś jego rywalem? Rywalem, czy... rywalem i kolegą. Nie? Kolegą teraz z oddziału. Tutaj. Z oddziału. Też dobrze lotujesz? No, przeciętnie. No. Przeciętnie. Ale tutaj w tym samym miejscu, w Stolcu też mieszkasz? Oczywiście. Tak. No, także widzimy, tutaj koledzy, tak powinna kwitnąć współpraca, to jak ciebie nie ma, to kolega się może zajmie gołębiami twoimi? No, pomaga, dogląda, nie? Tak, jest tutaj, nie? Czuwa. Rozumiem. Tutaj, kiedy poprzednim razem rozmawialiśmy z kolegą Krzysztofem, to skupiliśmy się na tych gołębnikach. Kolega nam pokazywał swoje gołębniki i rozpłodowe, i gołębniki lotowe. Tam też widzieliśmy te gołębie, te charakterystyczne szpaki, pstre gołębie. A dzisiaj kolega nam troszeczkę opowie właśnie o szczegółowo, tak bardziej pokaże nam rodowody i pochodzenie tych gołębi właśnie rozpłodowych, zarówno i pochodzących z stacji tej Luella Pigeon World, jak również gołębie Michela van Linta, Lindelaufa, no i oczywiście Jansensa. Jansensa, tak. Tak. Zacznę może od gołębi tych Michaela van Linta. Chciałem tam przybliżyć kolegom bardziej, bo wiadomo, nie chcieliśmy łapać tych gołąbków w ręce. A kolega nie miał odpowiedniego ubioru, dokładnie. I ten, nie chcę też ich za bardzo straszyć, bo są gołębie właśnie w tym momencie parowane, nie, i nie chcemy tam jakiegoś niepotrzebnego stresu wprowadzać. Ja tylko jeszcze przerwę na chwilę, to wprawdzie to nie powinienem, ale powiem, kolega używa słowa Michael van Lint, a my tu w Polsce też mamy... tak używamy Michel van Lint, żeby hodowcy wiedzieli, że chodzi o tego samego hodowcę. No wiemy, że kolega Krzysztof mieszka na stałe w Anglii, stąd taka wymowa i takie... No i wracając do tego Michela van Linta, powiedzmy właśnie, z czego dokładnie pochodzą te gołębie, które ty masz w swojej hodowli? Gołębie, które ja posiadam w tej hodowli, są to bezpośrednie dzieci po tych jego najlepszych zwycięzcach lotów narodowych. Samego Michaela van Linta, nie wiem, czy trzeba hodowcom po prostu przypominać, ale jest to ewenement, można powiedzieć, jeśli chodzi o loty narodowe w Europie. Jak ktoś zna historię jego, wiadomo, że on do niedawna mieszkał jeszcze w Azji. I po powrocie z Azji można powiedzieć, że zdemolował loty narodowe w Belgii. Nie? Tu można jego sukcesy nawet przypomnieć. Nie? To nie wiem. Ja powiem tak od siebie, to jest ten hodowca, który tak jest charakterystyczny, ponieważ on ma żonę właśnie pochodzącą z Azji, z córką. Tajlandkę, tak. I oni właśnie są tacy charakterystyczni na wszelkiego rodzaju ulotkach. No dokładnie. No i można tu powiedzieć, że po prostu on zdobył w ciągu 10 lat 22 razy pierwszy konkurs lotów narodowych, no to jest 21 razy. Nie? No, kolega właśnie w tym przeciągu Herbotsa z tego roku. Mamy właśnie... Można przeczytać jego wyniki. Nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W sensie, przeczytaj, bo tak tego w kamerze nie będzie widać, ale powiedzmy właśnie. No to o tych wynikach. Można powiedzieć, że zdobył 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 razy pierwszy konkurs lotów narodowych. Nie? Także to jest naprawdę coś wielkiego i warte są uwagi te jego gołębie, nie? Że tak powiem. No i wiadomo, to też ilości nie były małe na tych lotach narodowych, bo to było 32 tysięcy gołębi do powiedzmy 5000, 4000 gołębi, nie? Ale przeciętnie 32 tysiące, 21 tysięcy, 17 tysięcy, 14 tysięcy. Także to ogromna ilość gołębi, nie? I wiadomo, jeśli chodzi o Belgię, to rywalizacja jest ogromna tam, nie? My tutaj w Polsce, tylko przerwę też jeszcze, bo my w Polsce się zetknęliśmy z tymi gołębiami, które też bardzo dobrze chwali i wielkie sukcesy odnosił kolega Krzysztof Zymiński. Przypomnijmy sobie te gołębie właśnie też, o takie same rodowody były, o tutaj kolega ma... Kolega Krzysztof, tak samo tamten też Krzysztof, też właśnie te gołębie miał. No i właśnie też kolega Zmiński zawsze chwalił te gołębie. Z tym, że chyba ty masz tylko gołębie innych linii. Może nie wiem, czy innych linii, za bardzo nie kojarzę. Ja kojarzę, bo ja robiłem ten, akurat te zdjęcia. Ale może po innych gołębiach. Bo powiedz, po jakich ty posiadasz i z których to się tam wywodzą. No ja posiadam na przykład dzieci gołębia, który się nazywał Barbara. Nie? Ona miała pierwszy konkurs na 33 tysiące gołębi. Zobaczmy. To jest to zdjęcie tej Barbary? To jest półsiostra akurat jej bodajże. Zobaczmy.
To nie jest Barbara. No wiem, to jest pół siostra, tak jak powiedziałeś. To jest siostra. Tutaj mamy Borysa, córkę, który też był narodowym zwycięzcą. No i tu po chińsku nie umiem czytać. Tutaj jest Bea, taki gołąbył, to jest właśnie rodowód z gołębia córki Bei, taki gołąbył, też miała pierwszy konkurs na 22 tysiące gołębi, nie? No i tak dalej, nie? Borysa mam, posiadam właśnie tego Borysa, to posiadam chyba 4 gołębie po tym Borysie, już wcześniej tam miałem po nim, nie? I teraz też dowiozłem tutaj, powiedzmy, do Polski te gołębie, nie? No i też właśnie to jest, mam taką właśnie, one były tak sparowane, ten Borys z tą Barbarą. Barbara właśnie miała w 2005, przepraszam, pierwszy konkurs na 32 tysiące gołębi. Tutaj mamy Eusebio, takiego właśnie super rozpłodowca. Eusebio właśnie Michael miał w swoim gojemniku i właśnie po nim też nabyłem córkę. Doradzono mi tak po prostu, żebym tą samicę dobrał do tej gołębi. Tutaj mamy też córkę Anity, jest to gołąb olimpijski. Zdobyła ona pierwszy konkurs lotu narodowego Wisi w 2004 roku. I w tym też samym roku był drugi, jego gołąb był drugi, powiedzmy, nie? Czyli on tam odbił wtedy pierwszego, drugiego gołębia na tym locie narodowym, nie? No, a ta Anita to był olimpijski gołąb w Porto w 2005 roku. Może zdjęcie Poglądamy. To poglądamy. Tutaj mamy córkę Borysa też, bardzo ciekawy gołąb, super ptak, nie? Także i to jest półsiostra gołębia Leona, pierwszy konkurs 17 tysięcy gołębi, nie? I ona jest imbredowana na właśnie na B 20 tysięcy gołębi. Tu jest fajna ciekawostka, bo to jest właśnie syn Amandy. Amanda miała drugi konkurs narodowy z Wisi. W tym samym właśnie też locie Michael miał pierwszego gołębia. Ciekawostką jest to, że matka tego gołębia została sprzedana za ciężkie pieniądze do Japonii, jak i oczywiście wszystkiego zwycięzcy lotów narodowych. O pieniądzach nie będziemy rozmawiać, bo to Michaela, powiedzmy, sprawa tylko i wyłącznie, nie? Tutaj mamy samicę też, jest to córka Krystyny. Pierwszy konkurs na 17 tysięcy gołębi, nie? I to jest też spokrewniona właśnie z tym gołębiem Barbarą. Ogólnie te gołębie są spokrewnione tam Michaela, jeśli chodzi o tych zwycięzców. To są, nakładają się na siebie w rodowodach, można to łatwo zauważyć, nie? To jest też jedno z tych gołębi, nie? I tutaj co tu mamy? Też jest właśnie, to jest córka Borysa, też świetny gołąb, nie? I półsiostra Leony, 17 tysięcy gołębi, pierwszy konkurs, nie? Super, naprawdę super gołębie. No i to są właśnie te wszystkie, większość tych oryginałów gołębi, nie? Ale jeśli chodzi o Lindlaufa gołębie, to Lindlaufa, przepraszam, Michaela van Linta gołębie, to nabywałem je nie tylko od niego, bo jego głównym przedstawicielem, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, jest kolega Dean Palat i on ma 80 par rozpłodowych i od niego też nabywałem gołębie wcześniej. Nie były to dzieci zwycięzców, tylko były to podwójne wnuki zwycięzców. No i tak po prostu dołożyłem je tutaj. Te gołębie tutaj te bezpośrednio od Michaela, to ściągnięte są od niego, zakupione przy pomocy Herbots rodziny, nie? Tutaj widzę, te gołębie masz 2009 roku, 2006, 2010 roku. Tak, to są młode gołębie. To są gołębie młode, to jest gołąb, który był w gołębniku rozpłodowym Michaela van Linta. Także wiadomo, dwa gołębie udało mi się wykupić tam od niego z tego starsze. No starszy nie jest, nie? Znaczy w sensie 2008, tym, nie? Wobec, ciężko, to jest jedyny syn, który został po prostu po tej Amandzie, jeśli chodzi o Europę, nie? Bo nie ma tej samicy, ta samica została zaraz sprzedana tylko po tym wyniku, co zrobiła, nie? Także Michael nie ma już takich gołębi, można powiedzieć, nie? To jest na tyle, jeśli chodzi o Michaela van Linta samego, nie? Drugimi tymi właśnie gołębiami, co chciałbym was, koledzy, zainteresować, to są gołębie braci Lindlaw, nie? No i tak jak wspomniałem, hodowla braci Lindlaw.
prostu była jest znana bardzo, jeśli chodzi o Holandię. W 1999 roku i w 2000 i 2001 do 2002 roku to oni po prostu byli niezaprzeczalnymi mistrzami Holandii, jeśli chodzi o sprint i też średni dystans. Po tych wynikach ich cała hodowla została zakupiona praktycznie przez kolegę Mozzarelle z stacji hodowlanej Luella Pigeon World. Tam u Ciebie w Anglii. U mnie w Anglii, no i tam znajdują się ci wszyscy zwycięzcy braci Lindlauf, nie? Którymi są The Super 15, The Derby, Wonder Boy i tak dalej. No i to są właśnie te wszystkie podstawowe, ci najlepsi lotnicy braci Lindlauf. No i tutaj też posiadam właśnie troje dzieci po głębi Wonder Boy, nie? Tego, które tam pokazywaliśmy zdjęcie też. Tego, co pokazywaliśmy zdjęcie. Oni sami mają tylko chyba 10 sztuk ich zostało tych głębi w stacji hodowlanej, bo ten gołąbisz nie żyje, ten Wonder Boy, nie? The Super 15, też mam około 9 dzieci tego gołębia. The Super 15 miał pierwszy konkurs z lotu narodowego na 38 tysięcy gołębi, nie? Także to są pokaźne ilości gołębi na danym locie. The Derby, też mam dzieci The Derby, pierwszy konkurs 22 tysiące gołębi, także naprawdę super gołębie, nie? Ciekawostką tego typu jest, że po prostu bardzo dużo hodowców w Anglii opiera się na tych gołębiach, braci Lindlauf, nie? I no, robią wyniki straszliwe tam, jeśli chodzi o te gołębie, o Wielką Brytanię, nie? W krzyżówce z różnymi innymi gołębiami, nie? W większości powiedzmy Staven Rittach, tak, nie? Bo nie, Anglia to się tam opiera na tych Staven Rittach, nie? W większości można powiedzieć. Staff Van Red. Bardzo agresywne gołębie, że tak powiem. Tutaj kolega trochę tak ironizuje się. No ale są, no mają coś w sobie, są, że tak powiem, nie, że ten, że są takie, są agresywne, agresywniejsze niż inne gołębie, tak powiem. Nie? No to są te właśnie gołębie, jeśli chodzi o gołębie Lindlauf. A wracając do tych, Krzyśkowi się tam bardzo spodobały te szpaki, nie, to wracając do tych szpaków, nie, tych gołębi Roland Janssen. Roland Janssen, zależy jak tam sobie tłumaczy, co nie. Janssen Zegers, ogólnie Zegers to był hodowca taki, który z ojcem Rolanda zapoczątkował te gołębie, nie? Bardzo znane gołębie w Belgii i dużo hodowców zna tych, czołowych hodowców w Belgii zna te gołębie po prostu i dobierają zawsze sobie coś z tego gołębika i próbują coś świeżego dodać do swoich gołębi, bo te gołębie naprawdę są, przekazują te cechy lotowe i tą cechę, co mają tej wspaniałej budowy i tego miękkiego upierzenia. Nie? I... Pokażmy jeszcze może rodowy przykładowy, bo te rodowody o tych gołębiach, o których mówiłeś wcześniej, Lindelauf, jak również teraz te Roland Janssensa, to będą one na stronie. One są z tej stacji Luella Pigeon World. Tak, to są. I one są po prostu wtedy, oni mają to tak, zobaczcie, to jest taki format też nietypowy. My jesteśmy przyzwyczajeni do formatu A4, natomiast tam jest ten format, to jest taki letter, on się nazywa, jest nietypowy. Dokładnie, tak. To jest troszeczkę... No to jest akurat bardzo fajnie trafiliśmy, bo to jest rodowód gołębia, można powiedzieć najlepszego gołębia tego Rolanda Janssena, Kleine Josa. Ogólnie ten gołąb został wyhodowany przez Jos Higgins, tak się nazywa hodowca. No i to był naprawdę wyśmienity gołąb, nie? To był najszybszym gołębiem Belgii bodajże w 2006 roku. To się zapytam, to jest coś takiego właśnie, jak kupujesz tamtej stacji Luella Pigeon World, kupujesz takiego gołębia, to jak bez dowodu kupujesz, jest inna cena, tak? Niżej, jak to, czy bez dowodów nie sprzedają też? Sprzedają. Bo na loty, tak? Sprzedają, jeśli chodzi o ten, o gołębie bez rodowodów sprzedają, ale też dają karteczkę, certyfikat tak zwany, tak że jak statut naturalu, tak, że po prostu cena, że to jest tej linii gołębie. To jest to, co mówiłeś, że na przykład takie pakiety na loty. No, pakiety na loty, dokładnie. Nie? I wtedy można sobie tam. Wtedy dalej trzeba kupować, jak się kupuje dalej, tak się wybiera konkretnie. Jak się wiadomo, jak się kupuje konkretnie, to, no, to się dostaje ten rodowód, nie? Wiadomo. Nie ma czegoś takiego jak karty własności, zobaczmy. Nie ma ten czegoś takiego świat. Jak karty własności, ale z ciekawości pokażę hodowcom, jak wygląda. To się nazywa transfer form. Tak się nazywa taka forma, którą się wypełnia. To chyba Mariusz nam wtedy pokazywał, ostatnio wspominał o tym tam na filmie też.
nie chcę po obrączkach, żeby to mi się przetargało, ale wyrywam. Po prostu jest wpisywane. To się nazywa transfer form, request tak. Form transfer, nie? Czyli i po prostu Royal Pigeon Association. Bo to było tak, że obrączki są kupione na konkretnego hodowcę i później, kiedy gołąb z tą obrączką zmienia właściciela, to jest wiadomo, to jest taka umowa. U nas jest tak, że po prostu obrączki się dostaje do oddziału, nie? I tam są jakoś tam rozdzielone, nie? Koledzy nabywają. I też wiadomo, można dojść do kogoś, czyli to były gołąb na tym oddziale i tak dalej, bo prowadzi się tam jakieś... Tutaj natomiast taka ewidencja ściśle prowadzona. A to jest ścisła ewidencja, po prostu dostajesz przyporządkowane obrączki w danym roku, nie, z danymi numerami, nie? I to już jest w tym systemie tego Royal Pigeon Association tam zapisane, nie? Że jeżeli sprzedam, to muszę takie wypełnić, komu sprzedałem. Tak, jeżeli chcesz sprzedać swojego gołębia, to nie ma karty własności, tylko po prostu wypełniasz formę, nie? Że twój gołąb o takim numerze zostaje sprzedany czy dany w prezencie do takiego i takiego hodowcy, nie? Tu są jego dane, nie? Wpisuje się też numer gołębnika, bo każdy hodowca ma swój numer gołębnika, nie? I po prostu gołąb... On już wtedy w ewidencji figuruje jako mu przypisany. Tak. Bo to się z tym wiąże chyba, że jakby ten gołąb został później gdzieś, znaczy uciekł, by coś został znaleziony, to jest ten obowiązek odbioru... Tak, odbioru tego gołębia, dokładnie. Tak, ale to odbiór się wiąże z zapłaceniem po prostu za... 30, chyba 6 czy 7 funtów, jak wspominał Mariusz. No tanio nie jest. No tanio nie jest. No. No i ten, i wiadomo, jak się zgubi. Czyli każdy uważa sobie dokładnie. No, uważa tam, tak, dokładnie. No ale w większości ten, no działa to w sumie, nie? Można powiedzieć, że działa to dwie strony, nie? Jak się zgubi, powiedzmy, wiadomo, gołębie się gubi, nie? Na lotach, nie? Jak się zgubi, wiadomo, ten koszt to jest... tak zwany doktor, nie? Że on wyodrębnia ci te dobre i te złe gołębie. Nie? No i wiadomo, czasami też się gubi złego gołębia, którego powiedzmy miało się zgubić, a czasami też się gubi gołębia, którego się nie miało zgubić. Nie? I zależy tobie na tym gołębiu. Nie? Także warto odzyskać tego gołębia w Polsce czy nie wiem, w innych krajach, nie wiem jak to się odbywa. Wiem jak się odbywa to w Polsce i w Anglii. Nie? Jeśli chodzi o Polskę, mogę to porównać, że po prostu jak ktoś zgubi swojego gołębia, to rzadko ktoś do ciebie zadzwoni. Bo zadzwoni zapytać się po czym jest tego, a tak, się później się nie odzywa na przykład. Nie? To wiadomo. Wiadomo, każdy hodowca to na pewno doświadczył i wie na czym to polega. Nie? A w Anglii jednak jak hodowca złapie, czy zajdzie do niego ten gołąb, czy znajdzie go na drodze, ma te pieczątki na skrzydłach, ma ten numer telefonu na tym swojej kontrolce, tym chipie, nie? To jednak dzwonią, nie? Dzwonią i mówią, słuchaj, mam twojego gołąbka takiego, nieważne czy to jest młody gołąb roczny, trzyletni czy czteroletni, dzwonią, mam takiego gołębka, co z nim zrobić, nie? No jeżeli mi zależy na tym gołębku, to ja mówię, żeby po prostu mi go zapakował w pudełeczko i wysłał do mnie do domu. Jeżeli mi nie zależy, to mówię, jeżeli hodowca jest na tyle miły i jest ma ochotę to zrobić, mówi po prostu, że mówię mu, żeby to wykarmił tego gołębka, troszeczkę podkarmił go i go wypuścił, że on sobie sam dolecie może. I często się zdarza, że takie gołębie odsyłane są, to jak to? No, zdarza się to tak często, jak często się je gubi, nie? No, tak opowiem. Nie? Czyli dużo się odzyskuje w ten sposób, tak? Dużo się odzyskuje gołębie, nie? Ale to jest bardzo. Ja uważam, że to jest bardzo dobre, bo naprawdę jeśli chodzi o Anglię, są nieraz loty ciężkie, że gołąbki potrzebują nawet, że trafią na złą pogodę czy ten i potrzebują nieraz tydzień, żeby wrócić do domu. Musi się ten gołąb zatrzymać, nie? I zatrzymuje się u hodowcy, to jesteś w stanie go albo odebrać osobiście, albo ci go wyślą, a jak nie, to po prostu jak ci mniej na nim zależy, to są w stanie ci go podkarmić i odesłać. Nie? Nie ma czegoś takiego, że ktoś trzyma twoje gołębie i tak dalej. Po prostu ludzie nie bazują łapaczy. Na łapaczy, tak jak w Polsce. No nie ma łapaczy, tak no dokładnie. Nie ma czegoś takiego. Nie? Rzadko się to zdarza, bardzo rzadko. Nie? I ten. Ja na przykład nie doświadczyłem przez ten okres tego. Doświadczyłem bardzo dużo przyjemnych rzeczy, że gołębie zostały moje odsyłane albo sami odbierałem. Nie? Na takiej zasadzie. No rozumiem. Czyli widzimy, zawsze też można się czegoś ciekawego dowiedzieć od hodowców, jak to wygląda. Ogólnie hodowcy, jeśli chodzi o Anglię, hodowcy po prostu nie są w stanie, tam sobie, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby zaśmiecać sobie gołębie, tak powiem, nie? Bo to wiadomo, jeżeli ktoś chce lotować na jakimś tam poziomie, to stara się trzymać te gołębie w jakiejś tam określonej linii, skupia się na, powiedzmy, na jakichś tam gołębiach, nieważne czy to są gołębie i dąży do tego. Wtedy mu się te łapane nie przydają do niczego. Nie sądzę, żeby to pomogło, raczej zaszkodzić może. Tak jak powiedział kolega Stanisław Krzyżak, kiedy u niego byliśmy, mówi, dużo hodowców twierdzi, mówią, że to bez rodowodów, to rodowody nie latają tego, ale kolega Krzyżak opowiadał, że
bez tego znajomości pochodzenia tak naprawdę praca hodowlana jest niemożliwa. Dokładnie, jest bezsensowna po prostu. Nie? Można niby zyskać, ale można coś stracić. Trzeba wiedzieć, bo te rodowody jednak pomagają w tym, żeby jak poparować głębie na siebie i tak dalej. No jak to w ogóle jak to prowadzić, nie? I po prostu wiedzieć. Moim zdaniem, jak ktoś nie ma głębi, które posiadają rodowody, to jest taka praca w niepamięci i w niewiadomej o tego. Plemiona afrykańskie, te tak, prymitywne, tak, które nie znają słowa pisanego, oni sobie pochodzenie swojego rodu, plemienia właśnie mają na zasadzie opowiadane. My natomiast tutaj w Europie, tak, że tak powiem, nikogo nie obrażając o tej Afryce, ale my jesteśmy na wyższym poziomie jednak do zapisywania tej historii, tej, że tak powiem, tego drzewa genealogicznego. Nikt nie będzie tego na bębnach przekazywał, tak, dalej, tylko znakami po prostu takimi zapisywanymi na kartkach możemy to sobie o nazwie litery. Na pewno to pomaga w hodowli. Oczywiście. To nawet nie ma o czym mówić. Na razie, koledze, dziękujemy. Życzymy, tak jak mówiliśmy, sukcesów, a spotkamy się jeszcze, miejmy nadzieję, w Anglii. Tam kolega nam już na tym gołębniku, gdzie będziemy, bo odwiedzimy kolegę i kolegę Mariusza Dmitruka. Tak, możemy nawet, może się uda nawet odwiedzić któryś z klubów, nie? O, to by było ciekawie. I możemy zobaczyć, jak to się tam odbywa, nie? Także postaram się zorganizować taką wycieczkę. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot, dziękuję bardzo.